tym miłym akcentem witam Was w dzisiejszym poście mojego bloga, wideobloga, jakkolwiek to nazwiecie. Jak widzicie, umiem grać trochę. Znaczy, tak naprawdę nie umiem, ale się staram. W dzisiejszym wydaniu miałem powiedzieć o telewizji, muzyce i czymś, co jest określone mianem brandingu. I o pewnej krytyce stacji telewizyjnych, promowania gówna w telewizji pod względem muzycznym, treściowym i dezinformacyjnym. Ale tego nie zrobię, bo występuje dzisiaj o wiele więcej ciekawych, bardziej żywotnych tematów, o których chciałem wspomnieć. Nie nagrywam przy biurku, trochę zmieniłem położenie. Laptopik stoi, raczej leży na krześle, gdyż moje biurko jest zawalone. O. To tyle w kwestii przywitania. Dzisiaj doszły nas informacje o tym, że prezydent, przywódca, jakkolwiek go nazwiecie, Egiptu, Hosni Mubarak zrezygnował. To takie informacje widniały o godzinie 17.10 na portalu TVN24. Zrezygnował z przewodnictwa partii narodowo-liberalnej, czy jak ona się nazywała? Narodowo-demokratycznej. Sorry za tą przerwę, ale nie pamiętam wszystkich partii. Lecz później, o godzinie 18.40, dowiadujemy się, że jednak była to decyzja, informacja dezinformująca, która wyszła z inicjatywy telewizji Al Arabiya. I tak naprawdę prezydent wcale nie zrezygnował, ale członkowie tej partii, tak zwany stary establishment, beton, można by powiedzieć, został zdymisjonowany. Między innymi odszedł jego syn i przed chwilą wspomniany sekretarz. Czyli Mubarak nie zrezygnował. No, trudno, zobaczymy, co się stanie. Już od kilku tygodni plac w Kairze jest oblegany. Wojsko jest w pewnym impasie decyzyjnym, gdyż nie wiadomo, czy wyrzeczy się posłuszeństwa wobec władzy i stanie po stronie protestujących, czy też będzie do końca wierny i będzie ich powstrzymywało. Jak na razie jaśminowa rewolucja, tak ją nazywamy, ma się praktycznie bez ogromnej ilości ofiar, no bo kilkaset osób poniosło już śmierć, kilka tysięcy jest rannych, więc nie jest to do końca taka bezkrwawa rewolucja, jeżeli można nazwać to rewolucją. Moim zdaniem tak. Niestety trzeba będzie jeszcze poczekać. Głosy solidarności wobec Egiptu, Kairu, słychać również ze strony innych państw. Na przykład w Nowym Jorku ludzie demonstrowali pod ambasadą Egiptu, tak samo w Atenach, odnośnie tego, żeby Mubarak zrezygnował ze swojego stanowiska. Radykalizacja nastrojów. Obywatele po prostu nie chcą, żeby ta osoba dalej pełniła stanowisko. Te, które niestety dalej pełni. Kolejnym tematem, który wypisałem, jest, miałem o tym wcześniej powiedzieć, ale byłem trochę zawalony i nauką, i innymi sprawami, które nie cierpiały zwłoki, na temat dwukierunkowości, gdyż został poruszony ten temat przez minister edukacji i szkolnictwa wyższego, która niestety nie przyznała mi stypendium za wyniki w nauce, ze względu na niewypełnienie wszystkich kryteriów, znaczy niedopisanie ich praktycznie, ale wysłałem już dzięki mojemu kumplowi prawnikowi odwołanie i zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że jakoś pozytywnie rozpatrzą, bo przynajmniej dadzą mi 1/3 tego, bym był bardzo zadowolony. Sprawa dwukierunkowości. Ja jestem również studentem dwukierunkowym, żeby nie było. Są dwa różne indeksy, ostrość się nie złapie, nieważne, oba są moje. Ja płacę za oba kierunki i jestem jak najbardziej za tym, żeby studenci kolejnych kierunków musieli za nie płacić, gdyż
każdy kolejny kierunek, oprócz pierwszego państwowego, który jest darmowy, jeżeli ktoś się dostanie na państwową uczelnię i się na niej utrzyma i ją ukończy, jest bezpłatny. Natomiast każdy kolejny, moim zdaniem, powinien być płatny. Ja płacę za oba kierunki, płacę bardzo duże pieniądze, że no może nie tak jak na MBA czy na studiach walidowanych, ale ciągle są to duże pieniądze, które staram się jakoś pokrywać, kombinuję. I dlaczego mielibyśmy nie płacić za studentów, którzy wykorzystują usługi, można powiedzieć, te instytucje, jaką jest szkolnictwo wyższe, jakim są uniwersytety, czy też jakieś wyższe szkoły i za to nie płacą. Przecież to jest nakład pracy osób, które tam wykładają, nakład wszystkich osób otoczki, czyli kwestii administracyjnej. Nie możemy pozwolić, żeby to było darmowe. Wszyscy płacimy w podatkach za studentów. No i bardzo mi się nie podoba, że osoby, które studiują na 5-6 kierunkach, tak naprawdę mają to gdzieś, czy wykład się odbędzie, czy nie, gdyż na niego się w ogóle nie pojawiają. Pojawiają się jedynie na zaliczenie, przepisują wszystkie możliwe oceny i posiłkują się tym, że studiują wiele kierunków, lecz jest to ich własna decyzja. Moim zdaniem, jak ktoś chce studiować więcej niż jeden kierunek, zająć się czymś większym, pomimo moim zdaniem głupiej argumentacji, że w obecnych czasach trzeba mieć więcej kierunków, więc dajmy wszystkim wiele darmowych kierunków na studiach państwowych, ta argumentacja jest całkowicie błędna. Jeżeli chcemy mieć jakiś poziom tychże uczelni, trzeba wyłożyć pewną kwotę pieniędzy, aby te uczelnie mogły się rozwijać. Tak samo jest z dwoma etapami dla profesorów, którzy prowadzą zajęcia na więcej niż jednej uczelni. To ma być również ograniczone. Co za tym idzie, będzie zmniejszona wypłata dla tych profesorów. Będą oni mieli więcej obowiązków w ramach jednej uczelni, mniejszą wypłatę, co doprowadzi do pewnego zepsucia jakości świadczonych przez nich, nie wiem, czy można nazwać to usługami. Drugi etap dla profesorów jest moim zdaniem bardzo dobry. Jeżeli ktoś ma czas, umiejętności i zdolności przebywania w wielu miejscach i prezentowania różnej wiedzy, bądź też tej samej dla różnej grupy studentów, bardzo dobrze, dlaczego miałby tym nie zarabiać. Jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, że promuje to, żeby płacić za drugi kierunek studiów na państwowych, proszę to wyrazić w komentarzu bądź w jakiejś adnotacji, gdyż ja płacę i uważam, że każdy powinien płacić za drugi kierunek. Chyba że posiada nadzwyczajne umiejętności, takie, które umożliwią mu studiowanie kolejnych kierunków za darmo. W przypadku na przykład wysokiej średniej, działalności naukowej, pracy w kołach, badań związanych z tokiem nauki i wszystkiego innego, co świadczy o tym, że jest to student zaangażowany, nie klepiący kolejne fakultaty, żeby móc je sobie wpisać do życiorysu, listu motywacyjnego, czy się pochwalić komukolwiek innemu. Gdyż wątpię w umiejętności takich studentów, którzy pojawiają się tylko i wyłącznie, kiedy trzeba coś zaliczyć bądź na egzaminach. Chyba że są to wybitni studenci, którzy tak robią, bądź też nie mają czasu i nie wiem, cokolwiek innego im na to nie pozwala. Ja płacę za swoje studia i staram się być na wszystkich wykładach, gdyż większość z nich prowadzona jest przystępnie dla studenta. No były oczywiście takie, na których ciężko było wysiedzieć, no ale jeżeli ktoś chodzi na wykłady, to również będzie mógł dokonać takiej selekcji. Ale oczywiście płacę wymagam, można tak powiedzieć. No i to by było tyle na temat drugiego kierunku, czy tam drugiego miejsca pracy dla profesorów. No i jeszcze sprawa, może trochę błaha, było również wspomniane niedawno w serwisach informacyjnych, że niektórzy posłowie chyba niestety nie zrozumieli, o co chodzi odnośnie prawa unijnego, tego, że miały zostać wprowadzone możliwość zawierania związków partnerskich, czy tam osób tej samej płci, a
Nie wiem, czy ktokolwiek czytał konstytucję, nie pamiętam, który jest artykuł, bo zapomniałem sięgnąć po konstytucję, jakiś jeden z wcześniejszych, że po pierwsze związek to jest, związek małżeński jest związkiem kobiety i mężczyzny, a po drugie konstytucja ma pierwszeństwo w porządku aktów prawnych przed prawem unijnym. Więc, no nie wiem, zachęcam do poczytania takich aktów prawnych jak choćby konstytucja dla wszystkich, którzy się z tym nie zgadzają. A z drugiej strony osobiście uważam, że pod tym względem jesteśmy strasznym ciemnogrodem. To może trochę takie lewicowe poglądy, ale staram się być otwarty na różne kierunki myślenia. I uważam, że związki partnerskie powinny być zalegalizowane. Nic nie mam przeciwko homoseksualistom. A dalej, również wprowadzone prawo do dziedziczenia takich majątków w związkach partnerskich. Za tym przykładem poszły inne państwa europejskie, lecz prawicowe ugrupowania blokują taką możliwość. Również w Polsce i nawet partia liberalno-centroprawicowa, jaką jest taką zlepką jakby właśnie tego Platforma, nie daje możliwości jakiejś otwartej debaty na ten temat. Ciągle jesteśmy w tyle odnośnie tolerancji. No dobra, ja nie przedłużam, bo już widzę, że licznik mi nabił 11:41. Nie wiem, kto to będzie oglądał. Możecie sobie oczywiście przerzucać. Jeżeli kogoś to zainteresuje, no to obejrzyjcie do końca, polećcie znajomym i tak dalej, i tak dalej. Jakbyście zauważyli, zmieniłem też wygląd bloga, dodałem kilka zdjęć, które zrobił mi kumpel, fotograf, więc dzięki dla niego. No i zapraszam do obejrzenia kolejnego wideo wpisu, który się pojawi, mam nadzieję, w poniedziałek albo jakoś w następnym tygodniu, które będzie dotyczyło mediów, muzyki, wszystkiego takiego, o czym chciałem wcześniej wspomnieć, brandingu i tego, co się dzieje z telewizją. Okej, dobra, trzymajcie się, dzięki, na razie.